za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A z nami dzisiaj Wacław Ligenza, burmistrz Bobowej. Dzień dobry, witam panie burmistrzu. Witam bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, no przy próg już trzeciego miesiąca nowego roku widać, jak idą w takim razie inwestycje aktualne, bieżące, jak to się rozpoczyna teraz? Więc inwestycje realizowane są na bieżąco, oczywiście jedne w bardziej zaawansowanym stopniu, inne trochę w mniejszym, w zależności też to jest od temperatury, od pogody, jaka panuje na zewnątrz. Ale generalnie można powiedzieć, że prace związane z tymi największymi inwestycjami, mówimy tutaj o gospodarce wodno-ściekowej, bo przypomnę, że to jest kwota około 17 milionów. To może złotych. Właśnie drogi, kanalizacja, zacznijmy właśnie od tego. To są ważne inwestycje, dlatego że po pierwsze decydują o ochronie środowiska, po drugie umożliwiają też mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i tym samym wyrazić swoją troskę o środowisko naturalne. A woda, no to przecież bardzo ważny element naszego życia, nie da się funkcjonować bez dostępu do wody bieżącej. Stąd też tutaj te kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej, która teraz powstaje w ubiegłym roku i część w tym roku, a także sieci kanalizacyjnej. Przypomnę, że już zrealizowaliśmy właściwie wszystkie te zakresy, jeżeli chodzi o centra poszczególnych wsi. W tej chwili jesteśmy już na obrzeżach, czyli tam, gdzie jeszcze najbardziej zwarta zabudowa, tam mieszkańcy wyrażają wolę podłączenia. Napotykamy też na pewnego rodzaju trudności, chociażby właśnie geologiczne czy innego typu, ale jakoś firma sobie z tym wszystkim daje radę. Myślę, że dobrze współpracuje i tutaj prace przebiegają terminowo. Już ponad 70% tych prac zostało wykonanych, także raczej tutaj byłbym spokojny. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, to tutaj wiadomo, warunki pogodowe decydują w dużym stopniu. Nie jest najgorzej, prace trwają. Duży zakres, bo to jest 52 drogi, które są w tym roku mają być objęte właśnie modernizacją, i dwa obiekty mostowe. Jeden Kładkomost tutaj w sołectwie Berdechów i drugi most w miejscowości Sędziszowa. To te obiekty muszą poczekać na lepsze warunki pogodowe, bo tam będą też prace związane z konserwacją, także tutaj przy minusowych temperaturach nie bardzo by się dało to porządnie i dobrze wykonać. Dlatego też panujemy nad sytuacją. Myślę, że tutaj te dwa obszary są monitorowane i przebiegają w sposób właściwy. Przejeżdżając przez Bobową, można zauważyć, że trwają cały czas te modernizacja, remonty w otoczeniu Kościoła Świętej Zofii. Na jakim to teraz jest etapie? Można powiedzieć, że to już jest etap właściwie ten ostatni, końcowy. Tutaj prace polegały przede wszystkim na remoncie, na odtworzeniu zabytkowego muru, który no, ma tutaj wielowiekową historię i znajduje się on przy dzwonnicy również zabytkowej. I to był najtrudniejszy moment i najtrudniejsze elementy do wykonania, ponieważ wymagały tam naprawdę takiej solidnej pracy związanej przede wszystkim konstruktorów. I to się udało zrobić. Poza tym, no, myślę, że prezentuje się też właściwie. Więc zgodnie z zaleceniami tutaj Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace te zostały wykonane. Ale nie tylko to jest modernizowane, nie tylko tutaj remont tego zabytkowego muru następuje, ale też budowa części nowego ogrodzenia i od drogi tej wojewódzkiej, od ulicy Grunwaldzkiej, i też od strony cieku wodnego, który znajduje się od tej strony, można powiedzieć, wschodniej. Dlatego też wartość tego zadania to jest 1 300 000 złotych i też można być spokojnym, że tutaj myślę, że do końca kwietnia, czy najpóźniej, na pewno jeszcze przed majem, przed upływem terminu, prace te wszystkie zostaną wykonane. I nasz piękny, zabytkowy kościół z XV wieku, który jest jednym, myślę, z nielicznych kościołów oryginalnych, kościołów kamiennych, który został też kompleksowo zmodernizowany, no będzie błyszczał i to będzie bardzo, myślę, ważne miejsce również, jeżeli chodzi o naszych turystów, jeżeli chodzi też o przede wszystkim posługę sakralną tutaj tak samo, bo odbywają się tam msze święte, nabożeństwa. Dla Bobowian, dla parafii Bobowa to jest bardzo cenny, ważny zabytek, ważny obiekt, a jego otoczenie teraz sprawi, że będzie on, myślę, jednym z najpiękniejszych obiektów wspólnie z otoczeniem Bobowej. Ta modernizacja właśnie otoczenia Kościoła Świętej Zofii jest jakby taką składową całej rewitalizacji centrum miejscowości. Mówimy tu m.in. właśnie o rewitalizacji rynku. To cały czas też przed nami, ale coraz bliżej już, prawda? Tak, prace trwają, zostały one podzielone na etapy z różnych względów, ale jeszcze, panie redaktorze, może bym dodał, że wokół Kościoła Świętej Zofii planowana jest przebudowa dróg procesyjnych.
właśnie tutaj z użyciem kamienia, no bo jak żeby inaczej było, skoro kościół jest kamienny. Dlatego też tutaj trwają przygotowania i do przetargu. Myślę, że uda się w tym roku również dopełnić te wszystkie prace i żeby te drogi procesyjne zostały wykonane, żeby można było tam już sprawować nabożeństwa w pełnym wymiarze, z pełną infrastrukturą. Za zgodą konserwatora zabytku. Oczywiście, wszystko za zgodą konserwatora zabytku i za zgodą też w uzgodnieniu tutaj z parafią bobowską, bo przecież to się dzieje wszystko w ramach parafii bobowskiej. Ale kolejna część składowa to jest modernizacja ciągów pieszych na naszym rynku, który został co prawda modernizowany od 2004 do 2006, ale już wiele tych elementów zostało uszkodzonych i myślę, że tutaj pozyskując środki zewnętrzne w kwocie 4 milionów złotych udało nam się zbilansować to wszystko w taki sposób, żeby nie dokładając aż tak dużo z budżetu własnego, jednak dokonać tej modernizacji, która będzie polegała na wymianie tych kostki betonowej na płyty granitowe, trwałe, które myślę, że będą na długie, długie dziesiątki lat służyły naszemu społeczeństwu, również z obrzeżami, z krawężnikami, także to, żeby to już była taka jedna całość i spójne działanie. Kolejny etap to będzie poprawa, myślę, czy poszerzenie w ogóle wyjazdu z naszego rynku, bo przecież nasz rynek ma charakter tego takiej małomiasteczkowej zabudowy, te uliczki są wąskie, one tutaj nie pozwalają na to, żeby na przykład dwa samochody ustawiły się do wyjazdu, a gdzie przy wzmożonym ruchu i szczególnie przy nabożeństwach, kiedy tych pojazdów jest dużo, dochodzi często do zatorów, do korków. Dlatego też będzie przebudowany na tyle, na ile pozwolą tutaj przepisy. Mamy uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i ten wyjazd będzie poszerzony, czyli będzie lewoskręt, prawoskręt. Mam nadzieję, że to usprawni na pewno wyjazd naszego rynku. Bardzo ważny element to jest przebudowa wejścia i wjazdu dla niepełnosprawnych do naszego Miejskiego Centrum Kultury w Rynku Bobowej, bo został on już bardzo naruszony przez czas, jaki upłynął od tego momentu, kiedy był modernizowany. No i budynek, który znajduje się przy ulicy Kolegiackiej, który jest takim socjalno, można powiedzieć, gospodarczym budynkiem, gdzie też będą mieli swoje miejsce pracownicy, którzy utrzymują porządek na terenie naszego miasta. Nie, to dodajmy do tego jeszcze zajezdnię autobusową w Bobowej, bo tam właściwie toczy się też takie życie codzienne mieszkańców. Tam też zapowiadane są zmiany, prawda? Tak, one już zostały w zasadzie, można powiedzieć, wykonane. Staramy się troszczyć o to i korzystamy z tych różnych programów, które pokazują, że można też pozyskać środki finansowe na chociażby sprawy związane z gospodarką wodną, czyli tutaj z wyłapywaniem tej wody opadowej, która przy zabetonowaniu no często gdzieś tam odpływa, ucieka, powoduje nawet często przypływy gwałtowne wód. Tutaj zostały tam nasadzone rośliny, które mają chłonąć tą wodę, tym samym mają poprawić właśnie tą retencję. To jest nieduży program, ale znajduje się on w wyjątkowym miejscu, tam gdzie tego betonu trochę musi być ze względu na to, że wjeżdżają tam autobusy i inne pojazdy, ale do tych programów przystępujemy. Mam nadzieję, że będą takie zaoferowane, zaproponowane projekty jeszcze, czy to przez Urząd Marszałkowski, czy przez agendy rządowe. I będziemy starali się z tego oczywiście korzystać. Tymczasem czekamy na wiosnę, niektórzy pewnie z niecierpliwością większą. I pytanie, czy wiosną będzie można przejechać ścieżkami rowerowymi i na przykład jakiś pierwszy koncert, impreza już w muszli koncertowej u Was? Tak, tak, no wszyscy oczekujemy z dużą niecierpliwością. Można powiedzieć, że odbiór techniczny już nastąpił. Natomiast jeszcze potrzeba uzyskać stosowne tutaj dokumenty od nadzoru budowlanego. To się stanie na pewno w najbliższym czasie. I myślę, że już taki dokładny kalendarz zostanie opracowany, co będzie pierwsze w nowej muszli koncertowej, która pojawiła się tutaj przy ulicy Zielonej, gdzie tam jest duża przestrzeń, dużo miejsca dla potencjalnych odbiorców, dla tych, którzy będą chcieli korzystać z tego miejsca, ale przede wszystkim brać udział w tym koncercie. Muszla jest duża, jak na tutaj te nasze warunki, na te możliwości. Pozwoli tutaj naprawdę organizowanie różnego rodzaju plenerowych koncertów, nawet w tym wymiarze masowym. Także taki obieg na pewno w Bobowej był potrzebny. Ale to nie tylko sama muszla koncertowa, nie sam amfiteatr, zapleczem też socjalnym i sanitarnym, bo to też już chcieliśmy, żeby to był pełny kompleks wszystkich niezbędnych urządzeń do tego, żeby artyści mogli już w tym miejscu przebierać się i żeby mogli przygotować się do występu. To też zostało wybudowane kilka kilometrów ścieżek rowerowych wokół kompleksu rekreacyjno-sportowego,
po to, żeby też, jak ktoś chce troszczyć się o swoje zdrowie, chce poprawiać swoją kondycję i wydolność fizyczną, to oczywiście i lubi jazdę na rowerze, to będzie to mógł czynić, a obok znajduje się zaraz ścieżka piesza dla pieszych z wiatami przystankowymi, także dla każdego coś miłego na tym terenie. Jeśli chodzi o tą infrastrukturę sportową, to już wszystkie rzeczy, jeśli na terenie gminy, które w najbliższym czasie mogą powstać, czy ewentualnie jakieś boiska, to przewidujecie? Jeszcze przewidujemy, panie redaktorze, wybudowanie kortów do badmintona, które myślę będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Na tym placu, oczywiście na tym terenie 6 hektarów, które pozyskaliśmy nieodpłatnie kiedyś, wiele lat temu od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. To bardzo ważne, bo nie ponosiliśmy na tą okoliczność wydatków. No i być może uda się jeszcze coś większego, coś ważnego wybudować, ale o tym może następnym razem, ponieważ to wymaga tutaj zapewnienia przede wszystkim środków finansowych na ten cel. To przejdźmy do spraw oświatowych. Żłobek i przedszkole oczywiście w Bobowej są, ale jest ich planowana modernizacja, poszerzenie tej oferty i tu zastanawiamy się, czy zdążymy do września. Czy zdążycie Państwo do września już z tą nową ofertą? No, ja mam wielką nadzieję, że zdążymy. Na pewno ten termin jest napięty, jest presja. Na czym to będzie polegało wszystko? Adaptacja pomieszczeń, kolejnych pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej, gdzie chcieliśmy poszerzyć właśnie tą propozycję dla rodziców, ponieważ część dzieci nie znalazło miejsca w żłobku ze względu na to, że brakło miejsca. Żłobek funkcjonuje w Bobowej dopiero od niedługiego czasu, ale jednak zainteresowanie jest nim duże i dzisiaj oczekujące dzieci, myślę, będą mogły od września już do tego żłobka chodzić, będą mogły tam przebywać. Chcemy stworzyć komfortowe warunki, ale mało tego, chcemy również złożyć ofertę i zorganizować przedszkole samorządowe, tak żeby to był taki kolejny etap. Jest żłobek, jest przedszkole i też już te dzieci się znają. Myślę, że to jest dobra propozycja i wykorzystamy tym samym tutaj wszystkie pomieszczenia, które znajdują się w tym budynku, a tam mieści się jeszcze Centrum Usług Wspólnych, także cały budynek byłby, myślę, właściwie dobrze wykorzystany, a też tych miejsc przedszkolnych brakowało, czyli to przedszkole miałoby charakter i byłoby organizacyjnie oczywiście pod samorządem gminy Bobowa. Kolejna dobra propozycja dla mieszkańców, a ja też osobiście uważam, że i żłobek, i przedszkole to są bardzo ważne instytucje, które kształcą od najmniejszych, od najmłodszych lat dzieci, uczą tego wszystkiego, co powinny się one nauczyć. No i dobrze, jeśli gmina zapewnia tutaj cały czas tą ofertę dobrą właśnie, jeśli chodzi o przedszkole. Tak, ale jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie 3 miliony złotych i właściwie można powiedzieć, że po przetargu w tej kwocie się zmieścimy, także to jest też dobra informacja dla naszego budżetu, dla naszych mieszkańców. Stąd myślę, że rodzice powinni być zadowoleni, że taka propozycja zostanie przedstawiona. Już zostając w temacie oświaty, jeszcze zapytam o dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo to też chyba cały czas trwa, tak? To jest bardzo ważne. My przykładamy dużą wagę do tego, żeby też umożliwić niepełnosprawnym osobom dostęp do instytucji publicznych. Nie wszędzie to jest łatwe. Nie zawsze można to zrobić, ponieważ jeżeli budynek był budowany kilkadziesiąt lat temu, nikt o tym jakoś nie myślał. Nie było wtedy przepisów regulujących sam metraż kwestie. Czasem, prawda? Właśnie, albo teren, który nie pozwala na instalację dźwigu albo windy. Stąd teraz w dwóch największych szkołach z terenu naszej gminy, czyli w szkole podstawowej w Bobowie zostanie zainstalowana winda i w szkole podstawowej w Siedliskach. My również, ponieważ chcielibyśmy, żeby w przypadku wystąpienia niepełnosprawnością jakiegoś ucznia mógł on korzystać, każdy taki uczeń, każda taka osoba ze wszystkich, prawda, pomieszczeń, ze wszystkich sal, które są niezbędne do procesu dydaktycznego i wspólnie z gminami tutaj z powiatu gorlickiego w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej takie prace zostaną niebawem wykonane. Ale to nie wszystko, ponieważ też mimo bardzo trudnego tego terenu i mało dostępnego, chcielibyśmy, żeby przy Urzędzie Naszym Miejskim też powstała winda. Właściwie jedyne takie miejsce to jest od strony rynku. Zlecone zostały prace projektowe. Musi to być uzgodnione również z konserwatorem zabytku i też bym chciał, żeby tutaj osoby, które są niepełnosprawne, miały pełny dostęp. On częściowo jest, ponieważ znajduje się tutaj taki dostęp do ośrodka pomocy społecznej w naszym urzędzie, ale żeby na wszystkie poziomy można było wjechać, to jedynym rozwiązaniem jest winda i być może się uda. Jeszcze nie jest to 100% pewne, ale takie prace zostały zlecone. Tak patrzę sobie przez okno, widzę, że sypie, więc taki epizod zimowy znów mamy, jeszcze przed nami cały marzec, nie wiadomo jak to będzie. Jak pani burmistrz właśnie z tym tematem odśnieżania, bo mieliśmy takie dziwne ataki zimy, za chwilę duże ocieplenia. Czy przeznaczone pieniądze na odśnieżanie, na to zimowe utrzymanie dróg
są u was wystarczające i też ta reakcja urzędu spełnia te potrzeby, oczekiwania mieszkańców w ostatnim czasie? Myśmy wypracowali swój własny sposób rozwiązywania problemów związanych z odśnieżaniem. Zostały zakupione maszyny, urządzenia, pługi, ciągniki, koparko-ładowarka i własnymi siłami staramy się te wszystkie prace związane z odśnieżaniem wykonywać, ponieważ w ramach gminy i funkcjonowania gminy jednostki usług komunalnych są tam zatrudnieni pracownicy na stałe, którzy te prace właśnie wykonują. I myślę, że robią to dobrze, ponieważ sprzęt pozwala nam na to, żeby szybko reagować. W zasadzie jak tylko nawet opad śniegu jest gwałtowny w nocy, oni ruszają już w nocy. Mamy zgromadzony materiał do posypywania, w tym również solankę i materiał, który czy to jest piasek, czy to jest odpowiedni inny materiał do tego celu. Ale najważniejsze to, że ta reakcja jest w miarę szybka i koszty przede wszystkim są niższe, dlatego że wynajmowanie służb z takim sprzętem są bardzo drogie. Mamy środki zabezpieczone, jeżeli się okazuje, że jeszcze tak dzisiaj widzimy śnieżek pruszy i pojawi się coś niedobrego, no to po prostu mamy przygotowane, zabezpieczone środki na to, żeby tego materiału jeszcze dokupić i żeby sprawnie, na ile to jest możliwe i zgodnie z przepisami, żeby nasze drogi były przejezdne, żeby zostały odśnieżone. W każdym razie życzymy spokojnej aury już do końca sezonu, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Z nami był burmistrz Bobowej Wacław Ligenza. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.